Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Oczywiście wszyscy dokładnie wiemy, że jesteśmy w miesiącu maju. Dzisiaj proszę zauważyć, jest 10 dzień tegoż miesiąca, tego miesiąca cudownego, bo jest to miesiąc matur, miesiąc wiosny, miesiąc miłości. Jest to miesiąc życia, miesiąc Matki Bożej. Także bardzo, bardzo wiele treści w tym miesiącu, że tak powiem, skupia się i mam nadzieję, że te wszystkie treści zauważają Państwo i że w jaki sposób je przetrawiają, bo zauważyć to jeszcze trochę za mało. Trzeba to wszystko jakoś tak trzeba to wszystko, że tak powiem, rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby potem z tego jakieś wnioski dla nas były pozytywne. Poza tym oczywiście mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy wdzięczni Bożej opatrzności za deszcz. Zobaczmy, na ten deszcz czekaliśmy wszyscy. Ten deszcz to takie zbawienie. Bardziej zielono się zrobiło, chociaż może nieco chłodno, ale dobrze, że padało. I prosimy Boga o to, żeby padało więcej, bo ziemia jest spragniona tego deszczu. Ziemia, my jesteśmy spragnieni, przyroda jest spragniona, trawa, drzewa, to wszystko właśnie, co nas otacza, cała przyroda czeka na te krople deszczu, które są tak bardzo ważne i są życiodajne, po prostu są, kochani, życiodajne. Wracamy do tego czasu, który obecnie przeżywamy. Właśnie dzisiaj jest piąta niedziela okresu wielkanocnego, a szósta po Wielkanocy, czyli jesteśmy wciąż w okresie wielkanocnym. Ten okres wielkanocny zakończy się ostatniego maja, będzie to 31 maja i wtedy zakończy się bardzo mocnym akcentem, uroczystością zesłania Ducha Świętego. Jest to też czas spowiedzi wielkanocnej, dlatego też, kochani, pamiętajmy, korzystajmy z daru przebaczenia. Oczywiście w tym roku z racji pandemii ten dar przebaczenia troszeczkę, że tak powiem, był skomplikowaną wartością, nie zawsze nam się udawało, no ale jak ja wciąż to powtarzam, dla chcącego nic trudnego, tak samo dla chcącej. Dlatego też korzystajmy, spełnijmy ten właśnie warunek spowiedzi wielkanocnej, która w tym roku jest troszeczkę przedłużona, nie do tylko zesłania Ducha Świętego, ale do niedzieli Trójcy Świętej, a więc tydzień później. Także serdeczna prośba, korzystajmy z daru przebaczenia i spełnijmy właśnie ten warunek, jak powiedziałem, spowiedzi wielkanocnej. Zobaczmy, okres wielkanocny to czas wpatrywania się w Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa Zwycięzcę, Chrystusa, który pokonuje śmierć, który pokonuje szatana, który pokonuje grzech, Chrystusa, który pokonuje wszelkie zło. Modlimy się do Niego, prosimy Go, żeby to właśnie zło, któremu na imię pandemia, żeby też pokonał przy naszej współpracy, bo pamiętajmy, ta współpraca musi być, nie można tylko liczyć na niebo, nie można tylko liczyć na to, że Bóg za nas załatwi. On nie jest tym, który załatwia, On jest tym, który z nami współpracuje i tym, który zaprasza nas do współpracy. Dlatego właśnie to przestrzeganie tych przepisów pandemicznych, właśnie służba zdrowia, służby mundurowe, to wszystko, co w tym czasie ma miejsce, jeżeli to wszystko jest zauważane, jeżeli te przepisy są przestrzegane, a więc maseczki, no jestem w kościele, jestem wewnątrz, mnie ta dzisiaj maseczka nie obowiązuje, ale gdy jesteśmy na zewnątrz, gdy jesteśmy w kościele, czy gdzieś indziej, to oczywiście maseczki, te odległości bezpieczne, właśnie przestrzeganie tych praw, czy tych zasad, czy tych przepisów, czy tych obostrzeń przekłada się na zdrowie i życie nasze, także na zdrowie i życie naszych kochani bliźnich. Dlatego też właśnie Chrystus Zwycięzca niechaj podłączy się właśnie pod te wszystkie sprawy, pod tę naszą pracę, pod te nasze wyrzeczenia, pod te nasze ofiary i niech też dzięki Niemu, też przy Jego pomocy właśnie to, co chcemy, żeby stało się jak najszybciej, żebyśmy powrócili do tego życia normalnego, życia poza pandemią. O to modlimy się i tego, kochani, sobie wzajemnie życzymy i o to zwracamy się do Chrystusa, Chrystusa Zmartwychwstałego. Drodzy Państwo, wczoraj zakończyliśmy tydzień powołaniowy, modliliśmy się do Boga, do Chrystusa, dobrego pasterza o powołanie, a dzisiaj, gdy będziemy w kościele, bądź też gdy byliśmy, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech nie trwoży się wasze serce, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie.
W domu ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie, zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz, panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział Jezus, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście mojego ojca, teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip, panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, w ubiegłą niedzielę słyszeliśmy Ewangelię, która nam przedstawiała Chrystusa jako niedzielę dobrego pasterza, który mówił o sobie sam, ja jestem dobrym pasterzem, bądź też ja jestem bramą owiec, czy w ogóle jestem bramą. Właśnie on w ten sposób siebie opisuje, on w ten sposób siebie przybliża nam, żeby dla nas nie był anonimowym, a dzisiaj znowu on mówi nam o sobie coś więcej, mianowicie, uwaga, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc Chrystus brama, Chrystus pasterz, Chrystus droga, Chrystus prawda, Chrystus życie. Kochani, już ja to mówiłem, powtarzam, jeżeli my kogoś chcemy pokochać, tego musimy najpierw poznać. Jeżeli kogoś nie znamy, absolutnie tego kogoś nie pokochamy. I oczywiście poznać trzeba od strony pozytywnej, bo jeżeli kogoś poznajemy od strony negatywnej, wobec takiego kogoś jesteśmy bardziej ustawieni obojętnie, a czasem nawet negatywnie. Chrystus nam siebie przedstawia tej strony pozytywnej, tej strony takiej pełnej radości, pełnego dobra i pełnego szczęścia. On droga, on pasterz, czyli nami się opiekuje. Droga, czyli wskazuje nam, jak powinniśmy iść, żebyśmy nie zbłądzili, żebyśmy dotarli do celu, żebyśmy dotarli do tego właściwego celu, wyznaczonego nie przez nasz egoizm, nie przez nasze widzimisię, ale przez Niego samego. A On wyznacza nam niebo, On wskazuje nam niebo, On właśnie to niebo wysłużył poprzez swoją śmierć i poprzez swoje zmartwychwstanie, poprzez swój krzyż. Kochani, módlmy się do Chrystusa jako naszej bramy. Módlmy się do Chrystusa jako naszej drogi, jako naszego pasterza. Módlmy się o to, żebyśmy tak Jego postrzegali, żebyśmy tak Jego poznawali i poprzez to poznanie, żebyśmy Jego coraz bardziej kochali, bo im bardziej Go kochamy, tym bardziej będziemy szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego na nowy, majowy, pandemiczny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.